Rozmawiam z sołtysem, panem Szymonem Detlaw. Panie Szymonie, coś nowego na terenie wsi Żeliszczewo. Tak jest, powstały dwa herby. Inicjatywa powstała na naszą sobótkę, na Jana. Zbieraliśmy tam pieniążki na powstanie właśnie dwóch porządnych, dębowych herbów. Robili to nasi rzemieślnicy, tak jak widzicie. Bo dzisiaj niekorzystnych warunków pogodowych, nie poddajecie się i pracujecie. Już nie jest jeszcze aż tak źle. Jest. Początkowo herby miały stać na każdej wylotowej drodze z Żeliszczewa, ale wraz z Radą Selską zadecydowaliśmy, żeby te herby powstały w lepszych takich miejscach, czyli przy parafii oraz przy Domu Kultury. Są to wizytówki naszej wsi, więc niech są w porządnych miejscach. Jakie to były koszty? Około 4000 za dwa. No jest to dębowe, to jest raz. Rzeźby są też same z dębu, no to wszystko kosztowało. Była naprawdę długa droga, zanim one powstały. Od Jana, tak? Czyli mamy pół roku prawie? Prawie pół roku powstawały.